Pani komisarz von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, gdzie w długim spocie poświęconym pamięci ofiar Holokaustu w sposób nieszczęsny przedstawiono Oświęcim, Auschwitz jako miejsce, jako z opisem, że są to miejsca położone w Polsce. Wielokrotnie w tym krótkim filmie mówiono właśnie o miejscowościach położonych w Polsce. Ten spot poświęcony był ofiarom II wojny światowej, a w szczególności ofiarom Holokaustu. Natomiast nigdzie w tym spocie nie znalazło się określenie, kto dopuścił się tych zbrodni podczas II wojny światowej oraz że miejsca, w których mordowano Żydów, ale nie tylko Żydów, również obywateli innych krajów europejskich, że były to niemieckie obozy koncentracyjne, które były położone w okupowanej Polsce. Jak Państwo wiecie, pod presją medialną mediów społecznościowych doszło do korekty tego filmu i na tym filmie wszystkie powiedzi zostały zmienione i pojawiły się nowe wpisy, że te miejsca, w których dokonano zbrodni, to były niemieckie obozy koncentracyjne, które były położone w okupowanej Polsce. Wspominam, drodzy Państwo, o tej smutnej i nieszczęsnej historii dlatego iż istnieje duże niezrozumienie na świecie, w szczególności w Niemczech, ponieważ stworzono już, można powiedzieć, wadliwe kody pamięci, jeśli chodzi o II wojnę światową. II wojna światowa dla wielu mieszkańców Europy Zachodniej, także Niemiec, to przede wszystkim jest Holokaust, to jest masowe mordowanie Żydów na terenie okupowanej Polski, ale zupełnie brak wiedzy o skutkach tej okupacji i konsekwencjach, jakie to miało miejsce dla Polski, Polaków, brak wiedzy na temat okupacji Polski i strat, jakie Polska w związku z tym poniosła. Dlatego też te relacje dwustronne obarczone są właśnie tymi historycznymi zaszłościami, które do dzisiaj nie są, drodzy Państwo, rozwiązane. Przypomnę, że w ubiegłej kadencji Sejmu 14 września 2022 roku została podjęta uchwała Sejmu, w której polski Sejm jednogłośnie, podkreślam, niemal jednogłośnie, przy udziale również ówczesnej opozycji, przyjął uchwałę, rezolucję, w której wezwał Niemcy do uregulowania wszelkich konsekwencji historycznych, politycznych, ekonomicznych, finansowych państwa niemieckiego wobec Polski. Również, co jest istotne, wezwano Niemcy do zapłaty właśnie świadczeń wynikających ze zniszczeń zadanych w Polsce podczas II wojny światowej. Ta uchwała Sejmu została wzmocniona również uchwałą Rady Ministrów z 18 kwietnia 2023 roku, gdzie polski rząd podkreślił, że od zakończenia II wojny światowej nie ma żadnej umowy międzynarodowej, traktatu międzynarodowego, który te kwestie między Polską i Niemcami w sposób skuteczny by regulował. Również uchwała Rady Ministrów podkreślała, że Polska nigdy nie zrzekła się reparacji wojennych. Więc to, drodzy Państwo, oznacza, że inicjatywa, którą podjęliśmy w ubiegłej kadencji Sejmu, której celem było dochodzenie właśnie odszkodowań wojennych, reparacji, zadośćuczynienia dla ofiar jeszcze żyjących, ale także, co podkreślaliśmy, uruchomienie projektów edukacyjnych, informacyjnych, które przypominałyby w szczególności Niemcom o tym, kto wywołał II wojnę światową, jakie skutki to przyniosło, jakie konsekwencje dla przede wszystkim dla Polski, dla Polaków. Dlatego, że, drodzy Państwo, oczekujemy, że ta sprawa będzie kontynuowana w relacjach polsko-niemieckich. Oczekujemy, że wykorzystany będzie raport o stratach wojennych, który w sposób bardzo kompleksowy opisuje straty materialne, straty ludzkie, ale również te straty wycenia. Przypomnę, że w tym raporcie, jeżeli Pan mógłby... Dziękuję bardzo. W tym raporcie wyceniamy straty materialne, straty ludzkie na kwotę 6 bilionów 220 miliardów złotych. To jest 1,5 biliona dolarów na 2021 rok. Oczekuję, że ten raport w wersji skróconej zostanie pani minister Amalenie Baerbock po prostu wręczony. Biorąc pod uwagę, drodzy Państwo, właśnie skalę niewiedzy, skalę dezinformacji, często
celowych zaniechań i przekłamań uważamy, że polską racją stanu jest to, ażeby kolejne rządy kontynuowały naszą politykę właśnie historyczną, gdzie domagamy się prawdy, domagamy się rozliczenia, a również domagamy się sprawiedliwości dla ofiar, jeszcze tych żyjących, ale także domagamy się projektów edukacyjnych, informacyjnych. Ale także, drodzy Państwo, domagamy się upamiętnienia. Od zakończenia II wojny światowej niestety nie powstał w Berlinie pomnik upamiętniający polskie ofiary. Może Państwa zdziwię, ale w Berlinie znajdują się pamiętniki upamiętniające Holokaust, mordowanych Żydów. Znajduje się pomnik upamiętniający zagładę Sinti Roma. Jest pomnik upamiętniający środowiska LGBT. Również mówi się o pomniku poświęconym Świadkom Jehowy. Natomiast do dzisiaj nie ma pomnika upamiętniającego polskie ofiary II wojny światowej. Nie tak dawno minister kultury Klaudia Roth podkreśliła chęć budowy domu polsko-niemieckiego, której celem właśnie jest budowanie pamięci z pracy polsko-niemieckiej. Natomiast do dnia dzisiejszego to jest tylko i wyłącznie projekt w sferze dyskusji, w sferze analiz. Mimo już tylu lat od zakończenia wojny on cały czas nie jest zrealizowany. Oczekujemy, że przy udziale aktywnym strony polskiej będzie realizowane upamiętnienie właśnie w Berlinie, budowa pomnika, budowa miejsca pamięci właśnie upamiętniającego polskie ofiary II wojny światowej. Uważamy, że jest to niezwykle ważny element polskiej racji stanu i polskiej polityki historycznej i powinien on być reprezentowany właśnie przez MSZ, przez ministra Jarosława Sikorskiego. Kolejnym ważnym elementem, który powinien być podkreślony, drodzy Państwo, to jest brak równowagi w relacjach, jeśli chodzi o wydatkowanie środków na edukację języka polskiego w Niemczech i niemieckiego w Polsce. Trzeba podkreślić, że jest tu zupełny brak równowagi. O ile w Polsce powszechna jest nauka języka niemieckiego ze środków publicznych, ze środków podatnika, o tyle, drodzy Państwo, nie ma tu żadnego porównania, jeśli chodzi o finansowanie z budżetu centralnego Niemiec, budżetu federalnego nauki języka polskiego w Niemczech. Również kwestie, drodzy Państwo, mniejszości polskiej w Niemczech. Przypomnę, że mniejszość polska została rozwiązana dekretem Göringa w 1938 roku. Został majątek przejęty w bardzo wielu miejscowościach, w Berlinie, w Bochum i w wielu innych miejscach. Do dzisiaj Niemcy tego majątku nie zwróciły. Więc, drodzy Państwo, jest wiele absolutnie istotnych, historycznych zaszłości, które podnosiliśmy bardzo twardo podczas naszych rządów. To też, drodzy Państwo, było elementem ochłodzenia relacji polsko-niemieckich, ale absolutnie jest to element polskiej racji stanu, bo dzisiaj musimy wszyscy przyznać, że to, co dochodzi do nas z sfery międzynarodowej, bardzo często mówi się, czy podkreśla się, czy też wprowadza się wadliwe kody pamięci, mówiąc o zbrodniach nazistowskich, ale o zbrodniach na ziemiach polskich. Często się mówi o polskich obozach koncentracyjnych. To są, drodzy Państwo, wadliwe kody pamięci, z którymi musimy walczyć właśnie poprzez ofensywną politykę historyczną. O to wzywamy, o to apelujemy do ministra Sikorskiego, żeby te kwestie zgodnie z uchwałą Sejmu, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów odważnie podnosił podczas spotkań i rozmów w niemieckim MSZ-cie. Ja, drodzy Państwo, odbyłem szereg spotkań, zarówno w niemieckim MSZ-cie, ale również w niemieckim Bundestagu, gdzie te kwestie w sposób absolutnie jasny stronie niemieckiej artykułowałem i oczekuję, że to będzie również kontynuowane przez ministra Sikorskiego. Drodzy Państwo, też powiedzmy sobie jasno, strona niemiecka dostrzega, że jest to problem w relacjach niemieckich i raz na jakiś czas są wysuwane różnego rodzaju propozycje, koncepcje. Nie tak dawno strona niemiecka suflowała taki pomysł, że mogliby się dołożyć do odbudowy Pałacu Saskiego. Więc chcę powiedzieć jasno, drodzy Państwo, że takie pomysły już nam prezentowano podczas naszych rządów. Nie było na to naszej zgody, ażeby tak wielkie straty, jakie Polska poniosła podczas II wojny światowej, które wyceniliśmy w raporcie na 1,5 biliona dolarów, były zamienione na jakąś niewielką dotację do odbudowy Pałacu Saskiego. Lub też były zamienione na jakieś niewielkie świadczenia dla żyjącej jeszcze grupy ofiar II wojny światowej. Domagamy się, drodzy Państwo, traktatu, domagamy się umowy poważnej, która te kwestie historyczne w relacjach polsko-niemieckich w sposób ostateczny zamknie. Absolutnie nie ma tu zgody na żadne półśrodki,
na sytuację, gdzie za jakieś niewielkie świadczenia Polska pozbędzie się roszczeń, które mają charakter absolutnie roszczeń priorytetowych, których realizacja jest elementem polskiej racji stanu. Drodzy Państwo, to tyle. Liczę, że Państwo będziecie o te kwestie pana ministra Sikorskiego pytać. Drodzy Państwo, bo niezależnie od tego, jaki dzisiaj mamy rząd, czy kto dzisiaj pełni funkcję ministra spraw zagranicznych, to są sprawy, które powinny być traktowane jako element polskiej racji stanu i powinny być kontynuowane przez każdy kolejny parlament i każdego kolejnego ministra spraw zagranicznych. Bardzo Państwu dziękuję. Jak rozumiem, ta kwestia traktatu, o którym Pan teraz przed chwilą wspomniał, powinna zostać podniesiona podczas jutrzejszych rozmów pana ministra, szefową niemieckiego MSZ. Pani redaktor, ja po prostu uważam, że i to było również stanowisko Rady Ministrów wyrażone w ubiegłym roku, że nie ma żadnej umowy, która regulowałaby skutki zakończenia wojny pomiędzy Polską i Niemcami. One powinny być określone po prostu w umowie bilateralnej, umowie dwustronnej między Polską i Niemcami. To nie może być tutaj jakieś porozumienie między MSZ-ami, jakieś niewielkie dotacje na Pałac Saski, jakieś niewielkie świadczenia dla żyjących ofiar, kilka podręczników. Absolutnie na to nie może być zgody. Tu muszą być poważne rozmowy przy udziale ekspertów, przy udziale historyków, historyków gospodarczych. Drodzy Państwo, chcę podkreślić, że taki zespół ekspertów był. To było około 30 naukowców, którzy przygotowali raport o stratach wojennych poszczególnych dziedzin i aspektów gospodarki i finansów, również szacowania nieruchomości. Oczekujemy, że podjęcie rozmów będzie wiązało się po prostu z powołaniem grupy ekspertów, która pozwoli taki traktat czy taką umowę przygotować. Ja tego projektu nie znam, panie rektorze, na dzień dzisiejszy. No, skupmy się na kwestii relacji polsko-niemieckich. To jest temat mojej konferencji i bardzo proszę, żebyście państwo pytali o te sprawy pana ministra Sikorskiego. To też podkreślić, że z pewnym takim trochę niesmakiem przyjąłem wczorajszy wpis pana ministra, który przyciskany przez internautów, przez użytkowników Twittera, X-a, powiedział, że rzeczywiście, że tutaj jest pewnego rodzaju nieścisłość we wpisie pani przewodniczącej von der Leyen, czy w tym filmie z Komisji Europejskiej, natomiast obciążył tu odpowiedzialnością komisarza Wojciechowskiego za to, że on nie zwrócił uwagi. No, drodzy Państwo, naprawdę tutaj nic nie da obciążanie się pomiędzy partiami politycznymi. To nie jest problem takiej czy innej partii politycznej. Drodzy Państwo, to jest problem w relacjach polsko-niemieckich. Musimy sobie uświadomić, że tylko nasza solidarność, jedność i wspólne działanie może doprowadzić do zmiany tych wadliwych kodów pamięci, które funkcjonują nie tylko w Niemczech, drodzy Państwo, ale również na całym świecie, również w USA i w innych krajach Europy Zachodniej. I raz po raz niestety spotykamy się z takimi publikacjami, dlatego musimy w sposób aktywny przeciwdziałać i tutaj wiodącą rolę musi odgrywać MSZ, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ja, drodzy Państwo, gdy pełniłem tą funkcję, wielokrotnie prostowałem w mediach międzynarodowych właśnie te wadliwe kody pamięci i myślę, że z dużą skutecznością i efektywnością. Jeżeli nie ma, drodzy Państwo, pytań w temacie konferencji prasowej, to ja bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Kiedy był premierem w latach 2021-2022, co miesiąc latał do Krakowa na miesięcznicę pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskiej. Czy po to powinien być wykorzystywany? Wie Pan, ja pamiętam, bo tak się składa, że w latach 2007-2015 byłem w parlamencie, byłem również w opozycji i pamiętam, jak już w czwartek Donald Tusk samolotem rządowym latał do Sopotu na mecze piłki nożnej. Pamiętam, gdy wracał bardzo często we wtorek, także 3 dni pracował, a większość czasu spędzał w Sopocie, również korzystając z przelotu samolotem rządowym. Także, drodzy Państwo... Więc bardzo proszę, żeby pan zadał pytanie panu premierowi Tuskowi, czy pan premier powinien w czwartek już wracać samolotem rządowym do Sopotu. Każdy premier korzysta z różnego rodzaju środków transportu.
i to od decyzji premiera zależy, w jaki sposób i gdzie je wykorzystuje. Nic złego w tym pan nie widzi. Nie widzę, bardzo dziękuję państwu. Chciałem spytać o pomnik, to o czym pan wspomniał, pomnik polskich ofiar w Berlinie. Jak rozumiem, jak byliście u władzy, rozmowy na ten temat były prowadzone i jaki był ich efekt? To znaczy, na ile jest w ogóle zainteresowanie strony niemieckiej takim pomnikiem? Bo też z kolei z tego, co pan mówi, no wynika, że musiałby to być pomnik, no nie byle jaki, nie banalny, bo wyliczył pan inne pomniki, które są, a to nie chodzi, żeby był siódmy czy ósmy pomnik, tylko żeby się ponad tę przeciętność wybił. Tak, drodzy państwo, podczas naszych rozmów zwróciliśmy uwagę, że jest niechęć jakby Niemców do zbudowania pomnika poświęconego polskim ofiarom. I tutaj kilkanaście miesięcy temu usłyszeliśmy, że jest inicjatywa powstania domu polsko-niemieckiego, przyjaźni polsko-niemieckiej, ale w zasadzie ten dom no, nie byłby pomnikiem poświęconym ofiarom, ale domem przyjaźni, współpracy, co też budziło nasze zdziwienie. Ten dom ma powstać bez współpracy z rządem polskim. Więc no, to budzi naszą podejrzliwość. Ja wystąpiłem z takim wnioskiem, ażeby jednak rząd zaangażować do współpracy, dlatego że boimy się, że ten projekt bez udziału strony polskiej będzie elementem jakiejś takiej propagandy niemieckiej, którą właśnie widzimy od dłuższego czasu, z której wynika, że Niemcy się już w ogóle rozliczyły z wojny, że jest wszystko przepracowane, że ofiary dostały odszkodowania i że temat jest zamknięty. No, tego się, drodzy państwo, boimy, dlatego uważamy, że temat pomnika powinien być poruszany podczas każdej rozmowy na wysokim szczeblu pomiędzy ministrami spraw zagranicznych Polski i Niemiec. Również na tym szczeblu najwyższym między prezydentami. Wiem, że pan prezydent Duda również ten temat podczas spotkań z prezydentem Steinmeierem podnosił. Obóz Zjednoczonej Prawicy coraz częściej powtarza, że działania prezydenta Dudy w stosunku do między innymi zmian w prokuraturze są niewłaściwe, są za mało skuteczne. Co pan o tym sądzi? Panie redaktorze, no albo żyjemy w państwie prawa, gdzie mamy konstytucję i rząd stosuje się do konstytucji, albo mamy państwo, gdzie rząd selektywnie stosuje prawo, selektywnie uznaje wyroki sądów. I taką sytuację mamy dzisiaj po prostu, że rząd stosuje te wyroki, które mu pasują, lub też stosuje te ustawy, które pasują. Pan prezydent w ramach swoich kompetencji podejmuje działania, które uważa za stosowne. Przede wszystkim stara się wyciągać rękę, stara się występować z apelami o to, żeby premier, przede wszystkim pan premier Donald Tusk, ale również poszczególni ministrowie stosowali się do konstytucji, stosowali się do prawa. On proponuje tu spotkania, proponuje konsensus, natomiast niestety ręka prezydenta jest non-stop odrzucana przez większość rządową, a wręcz przeciwnie, widzimy, że te działania większości rządowej zmierzają do ograniczania kompetencji pana prezydenta, co jest zjawiskiem w mojej ocenie bardzo niedobrym dla państwa, bo biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, w jakiej dzisiaj jest Polska, są to działania, które osłabiają Polskę wewnętrznie i zewnętrznie. Dziękuję państwu bardzo.